Siema, witajcie w kolejnym odcinku serii Automotive. A dzisiejszy odcinek będzie z cyklu wojowania z klimatyzacją w moim tranzycie Lewecie. Tranzytem K6, 2006 rok, 2.0 TDCi. Słuchajcie, jaki jest patent? Prawdopodobnie była dziura w parowniku, z tego co pamiętam. Jakaś mała nieszczelność i w ciągu sezonu cały czynnik potrafił wyparować. Była wymieniana sprężarka klimatyzacji, przewody wyglądały ok, więc no, wymieniłem po prostu sprężarkę, wypłukałem układ. Cóż, następny raz uzupełniłem układ klimatyzacji i po roku, no oczywiście, czynnik uleciał. Słuchajcie, w tej chwili przeprowadzam próbę azotową. Podłączyłem już butę z azotem na 16 barów. Było o godzinie 18.57 podpięte, więc czekamy, nie wiem, tak do 12 po. Zobaczymy, jak wyjdzie próba azotowa. W każdym razie na razie nic nie opadło, więc jest szansa, że układ jest szczelny ciśnieniowo. Zobaczymy, co wyjdzie dalej. 3 minuty minęły i na razie nie ma żadnego ubytku. No ale gdyby się zdarzyło, żeby był jakiś ubytek, to słuchajcie, zaopatrzyłem się w taki oto specyfik. Jest to firmy Erecom Extreme Ultra. Jest to teoretycznie do łatania nieszczelności w układach klimatyzacji, jeżeli nieszczelność ma do 0,3 mm średnicy. No zobaczymy. Tutaj był stosowany bodajże środek firmy Manetti Marelli, bo tak jak mówiłem, prawdopodobnie było uszkodzenie parownika, a w związku z tym, żeby w tranzycie wymienić parownik, nie jest tak wcale miło i kolorowo, więc no cóż, jednak postanowiłem, że będę się jak tonący chwytał brzytwy. O, tutaj zaraz będziecie mogli zobaczyć dostęp, gdzie jest parownik. Będę się chwytał brzytwy i będę próbował to ułatać. Koszt parownika nie jest co prawda duży, ale doświadczenie związane z tranzytami pozwala mi sądzić, że fajnie nie będzie i nie wiem, czy mi się chce tyle roboczo godzin poświęcać na zdjęcie deski, na wyciągnięcie parownika, wyjęcie całego modułu na grzewnicy i walczenie z tym. No ale cóż, zobaczymy. Zobaczymy, jak ustabilizują się tutaj ciśnienia. Jak widzicie, już minęło nawet 4 minuty, zawór jest zamknięty, a ciśnienia nam nie ubywa, więc jest szansa, że będzie ok. Słuchajcie, minęło 15 minut i nie spadło ciśnienie, także jest szansa, że nie ma nieszczelności. A to bardzo dobry znak. No to co, spróbujmy zrobić procedurę uzupełnienia układu. Próba azotowa pokazała, że układ jest szczelny, więc przeprowadźmy sobie serwis. Próżnia, jak widzicie, nam się ładna zrobiła i to dosyć szybko, bo poniżej 3 minut, minus 1000 mm. I całkiem ładnie, ładnie. Dobra, zobaczymy, jak to będzie szło dalej. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Próżnia nam się powoli kończy. Teraz test próżni. Było stabilnie 1000 mm. Minus 1000 mm, zobaczymy, czy będzie jakaś nieszczelność, czy nie. Czas pokaże. Jak widać, jest jakaś mała nieszczelność w układzie. No ale tak, to będzie bardzo dobry moment akurat, żeby sprawdzić sobie nasz produkt, ten Extreme Ultra. Zobaczymy, czy rzeczywiście da radę. Producent tutaj przewiduje, żeby na pracującym układzie to zapodać, więc zrobimy tak. Teraz napełnianie czynnika. Sprawdzimy, czy będzie chodzić, jak będzie chodzić, damy ten preparat, zobaczymy, co się będzie działo. Sam jestem ciekaw efektów, szczerze powiedziawszy, bo jeszcze nie stosowałem tego. Tymczasem niech się uzupełni układ. Układ uzupełniony. Taki mały update, dlaczego... Dlaczego klima nie ruszyła? No słuchajcie, kabel, jeden z przewodów po prostu przegnił, no i niestety muszę przewody troszeczkę tutaj wymienić w czujniku ciśnienia klimatyzacji. Wymienię to, polutuję i powinno działać. Taki szybki update dla Was, to jest magia YouTube'a, dla mnie troszeczkę chwilę minęło. No, niestety, ale jeden z przewodów tutaj okazał się być już trochę słaby. No i niestety nadgryziony przez rząd czasu.
musiałem niestety wymienić, dosztukować. Widzicie, na szybko, kurczę, jest polutowane tymi szybko z łączkami, tak po pudracku, ale działa. No i najważniejsze, że kompresor wolny. Będzie widoczne. Także klima bangla. Zobaczymy jak długo. No i zaraz to miejsce leci jeszcze ten nasz magiczny, cudowny środek. Drive stream, zobaczymy czy to faktycznie coś da. Prawdopodobnie tutaj jest parownik strzelony, jakaś niepełnoszczelność. No to zobaczymy. Ciśnienia pracy, jak i kultura pracy, jak na transita, ok. Mamy niecałe 2 bary na niskim ciśnieniu i około 9,5 bara na wysokim ciśnieniu, więc no będzie żyć, te transity tak mają. No cóż, zobaczymy jak długo będzie, no i zobaczymy test tego magicznego specyfiku. Słuchajcie, montujemy nasz zestaw z rekoma, jak widzicie, no pracuje. No pracuje, tutaj mamy od niskiego ciśnienia czarny adapter, bo to jest R134A. Napełniamy troszeczkę, żeby to powietrze nie było. Tutaj jest zaworek jednokierunkowy, także na mnie nie spierdzieli cały ten uszczelniacz. I tak jak jest napisane w instrukcji. No, trzymaj się, hej. No, przed chwilą był jeden fail, niestety tego jedną ręką nie da się zrobić. Także jeden R-kom się zmarnował. Drugim spróbujemy uszczelnić, zobaczymy co to da. Nie wiem, teraz pół godzinki musi pochodzić, zobaczymy jaki będzie efekt. Myślę, że jest szansa, że to będzie jakoś działało.